Witam Cię, Tomku. Cześć, Michał. Bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się wystąpić w moim kolejnym filmie. Mi też jest bardzo miło i dziękuję, że zechciałeś wysłuchać moich historii. Jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się to wszystko w bardzo młodym wieku, kiedy mama z torbą i ze mną uciekała od taty. Tata nadużywał alkoholu, rozruby. Ja pamiętam takie szczątkowe, ale bardzo traumatyczne przeżycia, wspomnienia, jak tata wracał z pracy pijany, kiedyś tam kopnął w garki, mama dostała i już się za łóżkiem, że się chował, się trząsł, nie wiedział, co się stało, czemu tata tak robi. Jak było źle, to mama mnie dawała do babci, babcia mnie praktycznie cały czas wychowywała. Nas doszło do rozwodu, nie? To ukształtowało mnie na resztę mojego życia praktycznie, nie? Ja był jedynakiem, nie miał żadnego oparcia, jakiejś pomocy, samotny taki. Przeprowadzka z tego miejsca na osiedle. Mama pracowała w szpitalu, była kierowniczką szpitala i dostała mieszkanie blisko pracy. Były 80 lata i sama mama nie dawała tak rady, dlatego jest potrzebny dwóch rodziców. Wychowywała mnie babcia, szkoła podstawowa. I w 7 klasie szkoły podstawowej pierwszy raz przypatrywał się starszym chłopcom tam, jak pili alkohol, wino, jeździli na mecze. Zabierali mnie też na te mecze już. Pierwszy raz w 7 klasie pijany do szkoły. Dzień wcześniej zaplanowali mnie z dwoma kolegami, że wezna załatwia butelka wódki, wypijemy się i pójdziemy na lekcje, które się zaczynały o 12. No ja przyniósł rano ta wódka, w bunkrze my siedzieli, klub my tam mieli. Ale tych dwóch kolegów wycofało się z tej akcji. No i ja postanowił, że ja nie będę taki miękki jak oni. Wypił, że niecało ta butelka. Poszedł, że pijany do szkoły. Kolega mnie tam wyprowadzał, strasznie, że się czuł. Na drugi dzień, kurde, nie wiedział, co się stało, nie? Ale przyszedł do szkoły i część kolegów tam z klasy, z innych klas zaczęła się mnie bać, a część zaczęła mnie po plecach klepać, jaki to jest odważny. A ja taki nie był w ogóle, nie? I ja zobaczył, że alkohol zrobił ze mnie jakiegoś takiego, kimże nie był, nie? W ogóle taki jakiś gwiazdor. No i do tego zaczął chodzić na wagary. Pierwsze takie złodziejstwa się zaczęły, to że podbierał tam babci pieniądze z domu, mamie, jakże wyczaił. No i od tego momentu było coraz gorzej. Powoli ten alkohol zaczął się coraz częściej pojawiać. Raz na 2 miesiące jakieś wino, te wagary. Został, że siedzieć, nie ukończył, że tej 7 klasy i zaczął, że na nowo 7 klasa i na dzień dobry w nowej klasie, nowe otoczenie. W każdej klasie jest jakiś szef, że tak powiem, taki jakiś uczeń, co tam niby rządzi, nie? No, pobił, że tego synka tam, wstrząs mózgu i pierwszy cud, mama mnie uratowała od poprawczaka. Ja powinien siedzieć wtedy do poprawczaka za to, co żech zrobił. Ja to zrobił tak na pokaz, ale a tak dość mocno, że go pobił. Nie wiem, jakim cudem mama mnie uratowała, ale mama miała plan, że pójdzie ze mną do taty, opowie mu to całe i że tata mnie zbije za to albo coś. Mama mu to opowiada, ja prawie płakał tam, jak to słuchał. A tata powiedział, dobrze robisz, musisz być twardy, nie daj się. I to był moment, w którym mama straciła całkowicie kontrolę nade mną. Nie? Ja już w tym czasie jeździł na mecze, z kibicami się zadawał. Piwnica to tam, że spędzał najwięcej czasu w piwnicy. Do szkoły mi się już nie chciało chodzić. Nie? No i jak tata tak zrobił, no to... Jeszcze wcześniej pamiętam takie najtrudniejsze pytania, kiedy oni się rozstawali. I to też ukształtowało mnie, że ja się zaczął wycofywać. Ja nie potrafił przeżywać emocji, ja nie potrafił różnych rzeczy robić. Nie? Wtedy się pytali mnie, kogo ja kocham bardziej, mamy czy taty. I ja nie wiedział, jak się zachować. Potem była kolejna szkoła, po tej podstawówce, taką SPZ-a górniczo. Tamże chodził, ale ledwo że ją zdoł. Tamże już miał takich swoich kolegów. I od początku tych i podstawówki, i tej zawodówki górniczej i odkwił w takich stereotypach i podziałach, nie? Że hanysy i obcy. My, wy, ruch, reszta. I to nie były ani moje
ani nic, ale ja to przyjął, nie? Że tak powinno być. No i w tym grzech funkcjonował. Nie? Ja się nie zastanawiał, czy to jest dobre, czy to jest złe, jakie są konsekwencje takiego zachowania. I to była taka czysto nietolerancja. Ja tym się karmił. Nie? To było na porządku dziennym do mnie. Nie? Po ukończeniu tej szkoły poszedłem szybko do kopalni, do pracy, z uwagi, żeby jak najszybciej stać się niezależnym, samodzielnym, żeby mieć swoje pieniądze, żeby mógł pić więcej i częściej na te mecze jeździć. Ja już bardzo regularnie zaczął spożywać alkohol. Ja jeździł na mecze i chodził się tam kaś bić, jakiś szalik ukraść, flaga ciepać kamieniami na pociągi, ale jak ja odkrył, że po wypiciu alkoholu ja się przestaje bać, to ja był szefem wtedy, nie? Potem się to tak zmieniło, że koledzy, z którymi że chodził na mecze, przestali ze mną chodzić na takie akcje, bo się bali, że coś się stanie. Nie? Ja nie miał hamulców wtedy takich żadnych. Ja lubił, żeby było u mnie na osiedlu głośno. Kogoś pobić, jakieś szyby wyrąbać, coś zdemolować. Do tego momentu jakoś, że się ślizgał. Nie było z tego konsekwencji prawnych. Nie? Czasem było tak, że pobił, że kogoś z innego osiedla, później u nim mnie chycieli i dwa razy, że leżał w szpitalu ze wstrząśnieniem mózgu, pobili mnie, nie? Później zaś była zemsta i to takie notoryczne było, nie? Przebywali tam też starzy recydywiści, tacy, ja ich lubił słuchać, a tych jego opowieści więziennych. Ja ich słuchał, jak oni tam opowiadali, że pili tam czaj, ten grypsował, tam tym tatuaże miał. I mnie to tak imponowało, nie? I z nimi, że ich lubił przebywać, ja był najmłodszy, to zawsze mnie wysyłali, a to po to, a to po to, a to idź małolat. Za papierosy, a to za to, za to. I o wtedy tak będą fajnie, oni tak lubią, nie? Także tkwił w takich błędach, nie? I to było do czasu, aż poszło do wojska, nie? Jak dostał bilet do wojska, mama się cieszyła, powiedziała, w końcu ktoś mnie nauczy życia. Mama wtedy zaczęła chorować już, ale ja nie był świadomy, że ona jest chora, no, jakąś poważną chorobę, nie? Jak leżała w szpitalu, albo była w sanatorium w Goczałkowicach, ja potrafił przyjechać do niej po to, no, żeby pieniądze mi dała. Chciał jechać do Zamościa na mecz, Ruch grał z Legią. Także jechał, ale nie po to, żeby się zapytać, czy ona jest zdrowa, jak się czuje. To mnie nie interesowało, nie? No i pobyt w wojsku, lata 90. To był kolejny taki przypadek, kiedy nie poniosę konsekwencji swoich czynów. Jedyną konsekwencją było to, że zaraz po przysiędze trafiłem do aresztu tam. To był jeden z pierwszych. No jak nie pierwszy, co się tam w tym areszcie znalazł. Nie? Potem przenieśli mnie w tym wojsku do innej jednostki, za kara tam. Od razu na dzień dobry, ucieczka z wojska, nie? Znowu areszt. W 91 roku w maju, że uciekł z tego wojska, obudził, że się w Legnicy i nie wiem czemu, że uciekł. Coś mnie tknęło, pod wpływem alkoholu oczywiście. I go, no a jak już jest w Legnicy, to jadę do domu. Nie? Pojechał, że do mamy do szpitala zobaczyć. Wchodzę na ten salę, gdzie ona leżała i także przeszedł do okna i wychodzę stamtąd. Jak patrzę, ktoś mnie woła, nie usłyszał, że Tomek. Ja patrzę, moja matka. Ja ją nie poznał. Ona ważyła chyba 35 kilo, a była taka kobieta, taka 110 kilo, taka typowo ze Śląska, nie? Już noga miała obcięta. Ja nawet nie wiedział, że ona ma raka. I ona mnie prosiła, bo jej powiedział, że uciekł, żeby już kiedyś tam żandarmeria była i żeby wrócił do tej jednostki, no. Ja wrócił do tej jednostki, ja był w szoku w ogóle, co to się stało, nie? I opowiadam to tam, bo się pytali, czy mógł uciekł. Nie uwierzyli mi, że mama była chora, no bo znali, że co żoł, to pija i uciekł. Dosłużył zaś za to 10 dni aresztu i za jakoś tydzień mama umarła, nie? Na pogrzeb ich poszedł pijany i pamiętam, że rodzina się tam, ciocia, się pytali, jak się czuję, czy jak się teraz dam rady i jakbych był czymś, to bym się rozkleił po prostu, nie? Bych się rozpłakał albo coś, a ja udawał, że dobrze się czuję, że fajnie jest, nie? Po tych 5 dniach już szybko wrócił do wojska i zapomniał o tym. To mnie w ogóle nie docierało, że mama była poważnie chora. Już się tym nie interesował, nie? Takie bydle ze mnie było wtedy. Nie przyszło mi to do głowy, żeby uczciwie zapracować i oddać przykładowo za te kilka miesięcy, które czynszu żeg nie płacił, nie? Kiedy żeg już nie płacił za prąd. Nie przyszło mi do głowy, żeby iść do pracy. Ja się to usprawiedliwił, że muszę miesiąc pracować, zanim dostanę, mało zarobię.
No i wymyśleliśmy się, że napadniemy na Listonorka i ja się to tak ustalił, że oddam za ten czyn, za to. No i zaczyna normalne życie, takie uczciwe. No. No ale niestety ten napad my dokonali, ale przypał tam był, nie ukradli mi tej pieniędzy. No i ja zapomniał o tym napadzie na ten Listonorka, nie? Jeszcze wcześniej tam babcia umarła, trochę pieniędzy mi tam zostawiła. Ja się mieszkanie wyremontował, kupił, że się meble. Mieszkanie, że miał po mamie, fajne, na osiedlu, w bloku. Mama ciężko pracowała, żeby tam w ogóle je urządzić. Miała tam jakieś swoje takie hobby, kupowała się tam takie rzeczy, co jej się podobały, nie? Jak ją wtedy już tak pił, to część tych rzeczy ją zaczął sprzedawać, nie? Jak zobaczyli ludzie, że ją pija i wyczekali okazja i przyszli, a kupimy to od ciebie, to... To, że go, no dobra, weź się to, mi się to nie podoba. Się kupia nowe, lepsze i tak po trochę i... Przykre to było do mnie, nie? I codziennie, że się powtarzał, że już tak nie zrobię, no. I skończyło się na tych napadach. Po tym napadzie dali, że robił takie przestępstwo, z różnym skutkiem, nie? No, ale złapali mnie za to. Wjechał, że do sklepu z kolegą i ukradli mi tam alkohol, normalnie. Ja dostał za to 1,5 roku do siedzenia, za to, że był tak bezczelny, że jest najlepszy, że się spinął tam po tych półkach, wziął się najlepsze alkohole. Przy okazji tego wjazdu do tego sklepu, bo to nawet nie było zaplanowane, no tak. Ja się czuł wtedy bezkarny, że mi wszystko wolno, bo kilkadziesiąt razy, że się ślizgnął z czegoś, nie? Przy okazji tego, do tego sklepu wyszła sprawa tej Listonorki, nie? Wypuszczali nas z prokuratury, oba my dostali dozór. No i kurde, ten mi ściągał kajdanki, a tu następna policja przychodzi i pyta się o mnie. Zakładał mi kajdanki i się pytają, czy ja napadłem na Listonorki. Nie zapomniał już o tym, bo to było 2 miesiące po tej napadzie. Ja się oczywiście tam do niczego nie przyznawał, nie? Udawał twardziela cały czas, że się nie przyznał do tego, no ale przybili mi to, nie? Dostał, że za to 4 lata, za to 1,5, w sumie 4,5 roku. No i zamknęli mnie. W tym czasie eksmisja z mieszkania, no zabrali mi to mieszkanie, bo już ogień nie opłacał. Tata wiedział o tym, co się dzieje. Nie ode mnie, ale z opowieści, nie? Policja jak mnie szukała, no to też tam była u niego kiedyś. Wstydził, że się napisać do niego z tego więzienia, że siedzę, nie? Że pierwszy list napisał i że zaczął, nie wiem czy wiesz, ale siedzę we więzieniu. I on za tydzień był u mnie na widzeniu. Ja się bał iść na to widzenie. Ja nie wiedział, jak się mam tłumaczyć. A tata, co przyjął na to widzenie, to on mnie nie wypytywał o to, co się stało. Opowiadał tam o jakichś rzeczy i zawsze na koniec próbował stwierdzić, że ja sprzedał mieszkanie, od matki przepił takie. I wtedy ja nie chciał, żeby on mnie odwiedzał. On poruszył taki bardzo drażliwy mi temat, żeby ja musiał przyjąć odpowiedzialność za to, co się stało, na siebie. Nie? I wolał obwiniać innych o to. Mieć pretensje do państwa, do Boga, do wszystkich, nie? Ten pobyt 3 lata we więzieniu, kompletnie zmarnowany, 3 lata. Nic do mnie nie dotarło, czy mu się tak stało. W ogóle się nie zastanawiał, czy mu się tak stało. Obwiniał, że go wszystko wspólnika, że mnie sprzedał, nie? Tym, co ta gorzała. Ja go tam, kurde, on musiał to powiedzieć, bo skąd by wiedzieli, nie? Mi się wydawało, że policja jest głupsza niż ja, nie? Że postanowił, że jak wyjdę, to do... tego dojada tamtych i udowodnia światu, że się myli, nie? Wylożek stanął jeszcze gorszy, niż jak tam trafił, nie? Ja wychodził z takim mocnym postanowieniem, że tym razem już nie pija, aż się tam coś nie załatwia, pracy, mieszkania. Ale pierwsza rzecz, jaką ja zrobił, jak wyszło z tego więzienia, ja poleciał na w koło tego więzienia, obleciał, że w koło poszło, że do takiego sklepu, kupił, że się piwo i paczka Sobieskich. I z tym piwem, że wracał tutaj do Świętochowic. I że taką wewnętrzną wojnę w sobie, w głowie prowadził. Napić się, czy się nie napić. Tak na rozum, że wiedział, że jak się napija, to na tym się nie skończy, nie? I poszedł, że do taty. Czekał, że na niego, on był w pracy. Czekał, że na niego i tata powiedział, że mi pomoże. No i wziął mnie do siebie, do domu, nie? Tydzień, dwa u tego taty, że siedział. Szybko wyrzucił mnie z domu, gdyż zobaczył, że znowu zadaje się z tymi samymi kolegami, co przed pierwszym wyrokiem. Ta recydywa, to wszystko, nie? I pamiętam pierwszą noc na sieni, na klatce schodowej, że przesiedział, u mnie nie chciał wpuścić do domu. Wiem, ja była taka złość, nerwy, ja chciał go normalnie pobić i zabić, nie? Ja mówię, jak ty możesz tak w ogóle? Ja już pod wciąg taki picia, ja codziennie pił.
chciał jakoś z tego się wyrwać, ale nie potrafił. Nie? I zaczęły się już naprawdę takie problemy dość grube. Wjechał Rzek do chopa razem z drzwiami, z kolegą. Nie? Wyrąbali mu drzwi, policja nas złapała, dostali mi tam jakiś dozór, powiedzieli, że my mu coś tam okradli z tego mieszkania. No. Na drugi dzień Rzek poszedł do tego chopa, żeby wycofał ta sprawa za te włamanie, nie? Za tych drzwi. Zaczęła się głupio gotka taka, szpica to, nie? Patrzyliśmy na mecz. Doszli do takiego momentu, że się go pytał, co my ci tam ukradli, nie? Ja mówię, no przecież przez nas nic nie znaleźli, żadnych pieniędzy, no i... No i on tam go dożył. On wie, że my mu nic nie ukradli, bo mu się to tak inno powiedział. No i wtedy ja mówię, kurde, no to tak nie może być przecież, nie? I... Byli my pod wpływem alkoholu oba, no i zaczęli... Szarpanina doszła, nie? Cios, 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 przewracanka i... Ja wziął nóż i nożem go prosto w serce, że go dźgnął, nie? Był jeden cios? Dwa. Co czułeś, jak to wszystko się wydarzyło? Nic. Kompletnie, że się z tego nic nie robił. Nic. Wydawało mi się, że alkohol to przytłumuje, nie? I wydawało mi się, że to jest dobre takie podejście do życia. A kiedy wytrzeźwiałeś? Wytrzeźwiałem tydzień później u kolegi Rzek z połu. I rano był taki moment, kiedy Rzek przetrzeźwiał i Rzek się zastanawiał, no kurde, ten chłop tam nie żyje chyba. Już tam wiem, że znajomy mi powiedział, że policja mnie wszędzie szuka, że jest... szukają mnie na obława, nie? Ostatnią osobą, która go widziała żywego, był ją i tamci zeznali, że my tam byli, że się rozeszli, a ja tam jeszcze został. No i kurde, Rzek przetrzęźwiał i nie interesowało mnie tam, że ten chłop nie żyje. To jest... Mnie interesowało to, kurde, że już nigdy mogę nie wyleźć z więzienia. Co zrobić? Skutecznym takim lekarstwem było szybko się upić i zapomnieć o tym. Nie? Wypić i dobra. No ale za dwa dni jakoś mnie policja złapała. Trafiłeś do więzienia? Tak, to był drugi raz, kiedy Rzek trafił do więzienia. Trafił Rzek do tego więzienia za morderstwo i za te włamanie tam, nie? Oczywiście. Prokurator domagał się 25 lat pozbawienia wolności, złożył nawet apelacja, że w Polsce nie ma kar między 15 a 25, no to z tych 17 zrobili mi łącznie 15. Ta sędzino mi zwracała uwagę, że ja mam stanąć, jak do sądu rozmawiam. I mówiła, że ona siedzi, jak do mnie mówi. Takie głupoty, nie? Pajacował Rzek normalnie, nie? Próbował Rzek tam ugrać jakieś, lecieć, żeby złagodzili mi wyrok, że jest niepoczytalny albo coś. Ta prokuratorka czyta opinia o kimś, o godą, kurde, ona się pomyliła, chyba to nie jest moja opinia, nie? I ona na koniec jeszcze czyta, że się nie spotkała z tak zdemoralizowanym człowiekiem, jak... I on wtedy wyskoczył tam do niej. Czy nie wyskoczył fizycznie, i no... Że stanął go, pani mnie pierwszy zna oczy widzi, jak pani może takie coś powiedzieć, nie? No ale z tej opinii wynikało, że ja był tak zdemoralizowany, nie? I kompletnie to do mnie nie dotarło. Wydawało mi się, że już nigdy nie wylezę z tego więzienia, nie? Jak wyglądał ten twój pobyt w więzieniu? Powiem ci, że jak ja trafię drugi raz do tego więzienia, to ja się poczuł taką ulgę, go, kurde, nareszcie w domu. Tak, ja się w więzieniu bardzo, bardzo dobrze zaaklimatyzował. I ogrypcował we więzieniu od pierwszego razu, bo to były konsekwencje tych koleżeństwa z tymi recydywistami. No i tam Rzek się odnalazł w tym więzieniu, ten drugi pobyt. Już tam Rzek miał znajomości, to trafił Rzek do recydywy. Kolega mi zaproponował, chcesz narkotyku? A ja nie, nie chcę. A on, co? Ty nie chcesz? I ogonem, kurde, no nie mogę odmówić. Jak, że jo, gwiazdor taki. No i od tego się zaczął, nie? Nie same te narkotyki, ale efekt, jaki one mi dali. Ja miał pretensje do świata, że jo wcześniej tego nie odkrył. Jak gdyby to zaczął ćpać, a nie pić, to by się to nie stało, nie? I... A w więzieniu nie ma żadnej kontroli, jeśli chodzi o narkotyki? Jest kontrola, no, ale pobyt we więzieniu polega na kombinowaniu, nie?
przykładowo siedzisz we dwóch albo w trzech celi, w takiej celi małej, no, to nie ma nic innego do roboty niż kombinować, nie? Żeby tam alkohol było łatwiej zdobyć, to by był alkohol, no ale to było mniejsze. Nie było tak jak teraz, nie? Tomek, a jakie jest twoje najtrudniejsze wspomnienie z więzienia? Najtrudniejszym wspomnieniem to było, kiedy kurde, no miałem naprawdę wszystkiego dość i nie szło nic z tym zrobić. To już było, no już siedział, że tego wyroku kupa lot i miałem dość tego wszystkiego, nie? Miałem takie przemyślenia, że zbliżył się ten koniec kary, no już był, siedziałek rok, dwa, trzy, dziewięć, dziesięć i za pięć lat trzeba wychodzić. I ja się zaczął zastanawiać, tak, w takich przebłyskach trzeźwości, bo ja cały ten czas przez 7 lat praktycznie non-stop te narkotyki tam się przewijały w moim życiu. Non-stop coraz więcej, coraz częściej. Nikt na mnie nie czeka, nikogo nie interesuje. I to wyzwalało we mnie takie, kurde, uczucia i emocje, że ja się czasem są ich bał, nie? Jeden kolega się powiesił, nie? Nie chciał mi się w to wierzyć, nie? Taki twardziel się powiesił. Drugi zwariował. Tamten chudy. Ja wtedy też ważył 60 parę kilo. Ja wyglądał jak cień człowieka, nie? Ja miał już psychozy po tym. Najgorsze było to, że ja nie potrafił odmówić tego. Ja nie potrafił żyć bez tego tam, nie? Także się od tego uzależnił. Że się tłumaczył, jak się idzie we więzieniu uzależnił od narkotyków? No kurde. Cały człowiek miał w głowie, że nie mogę pić ze strachu przed tym, co... Żeby się nie stało to, co już wtedy że narobił. Początek z narkotykami był fajny. Ja myślał, że to zamienia alkohol na narkotyki, że będzie fajnie teraz, już był taki normalny, nie? No, ale było gorzej. Nie potrafił, że się z tym uporać. I był taki moment, kiedy wezwała mnie tam psycholog w tym zakładzie karnym, powiedziała, że muszę jechać na terapię alkoholową. Uzależnienia od alkoholu. Gdyż przestępstwo było pod tym alkoholu, nie? Te morderstwo. Ja tam pamiętam, poszło taki naćpany amfetaminą i z taką wyższością albo pogardą, mówię, proszę panią, jak 10 lat siedzę i nie piję, jak ja mogę być alkoholik? No i w końcu dostał, że się na ta terapia, wywieźli mnie do ja jechał w transporcie z jednego zakładu karnego do drugiego i miał w głowie, że tam mnie nikt nie znał i nie będę ćpać już, nie? No to wytrzymał, że 40 minut, tyle to, że był w magazynie z transportu, wydali mi rzeczy i idę tam na ten pawilon. Kolega mnie spotykał, go do siema, trzymaj. I tak 7 miesięcy, że tam przetrwał, zaś non stop te narkotyki, nie? Na testy mnie wzięli, nie dotrwał, że do tej terapii, wzięli mnie na testy, zaś mnie wywieźli do innego zakładu karnego. Jeszcze pamiętam taki... Taki bezczelny, że był klawisz mnie tam wziął do ambulatorium i się cieszą, że trafiony. Ja mówię, wielkie Michalo, jak codziennie jest trafiony. Mój krąg znajomych i takie patrzenie na świat się ograniczył do ćponów, nie? Jak ktoś nie śpi, to jest, musi być konfident, kapuś jakiś. Kolega powtarzał, że uczciwy to jest no Jehowa i kapuś. Ja takich nie znam, nie chciał, że znam. Ja go, no to nie mogę odmówić, ja się bał odmówić. Ja tam dalej siedział, ta kara taką odbył, tam pół roku, czy no, przed tą samą terapią i to była masakra, ja już nie chciał ćpać, ale ja nie umiał odmówić, nie? Ja nie miał pomysłu, jak wyjść z tej sytuacji. We więzieniu ja się siedział tak niby pod kloszem, wszystko, on nic się oprócz papierosów, kawy i narkotyków nie musiał martwić, nie? I ja nie wiedział, co zrobić. Im bliżej końca kary, tym gorzej. Ja wszystkim w koło opowiadał, że ja nie chcę warunkowego, że siedzę do końca kary, nie? Tam chłopcy powiedzieli, o, tyś to jest odważny, tyś to jest twardziel taki, masz postanowienie. Wywieźli mnie z tego na ta terapia, z tego ostatniego, przedostatniego zakładu karnego. Dostał, że się na ta terapia. Od tamtego momentu już więcej nie ćpał, ale to ten pierwszy taki okres niećpania to nie było dlatego, że ja tak chciał, no strach przed tym, że jak zaś mnie chcą, to już nie trafia na ta terapia i nie dam się te szanse, nie?
Trafił się na ta terapia i wiedziałem, że mam problem z narkotykami, nie? A to była terapia od alkoholu. Że postanowił, że na koniec tej terapii im powiem, że moim problemem są narkotyki, nie alkohol. Nie próbował, że ich... No nie umiał, że się wyobrazić, jak można tyle lat nie pić i mieć problem z alkoholem, nie? Ale kiedy że trafił na ta terapia i po tym miesiącu, kiedy takiego buntu mojego, przeczytał, że taką książkę tam wpadła mi w ręce, Życie w trzeźwości. Co tam ludzie robią, żeby nie pić na wolności? Nie znał, że ani jednego człowieka, a wtedy, nie? Co wielo z nie pił. Albo nie znał, że sytuacji, w których się nie piło. No, wszędzie, że pił. Narkotyki i alkohol się przewijały w każdym aspekcie mojego życia, nie? Nie było takiego czegoś, żeby nie było tego, nie? Więc pomysł, żeby jak wyjdę nie pija i nie ćwą, był kompletnie nie na miejscu do mnie. Bo co by da robić? Kim by da? To był też taki moment, kiedy ja siedział w tej celi, są oczywiście w dzień uśmiech na twarzy, jakieś tam sztuczne tematy, a w nocy nie umiał spać po nocach, bo te myśli, to wszystko. Ja był w tym samym momencie, tak samo jak ten kolega, co się powiesił, nie? Ja wiedział, że jak ja się coś z tym nie zrobię, to mnie to samo czeka, nie? Ja nie chciał tak zginąć, nie? I to było takie kurde, że aż wtedy to mi ciarki tak przeraziły po rękach, jak ja się tak pomyślał, nie? Że to mnie czeka. Wywiezą mnie tą bramą gospodarczą. Ja nie chciał tak zginąć, nie? Nie chciał, żeby należeć do żadnej sekty, do żadnej religii. To nie wchodziło mi w rachowanie i nie wiedział, co robić ze sobą. Miałem o sobie bardzo niskie poczucie takiej własnej wartości. Miałem się za takiego nieudacznika życiowego. Jakiś głupek, ani szkoły nie umiał skończyć, nic. No, nie miał o sobie w ogóle żadnego zdania, nie? Takie coś jak system wartości, żeby mieć, żeby się czym się kierować w życiu, to wtedy w moim systemie wartości to był no, ruch orzeł i koledzy. Właśnie na tej terapii, kiedy taka terapeutka wzięła mnie, zaczęła mi zadawać takie pytania. Ja nie mógł uciec od niej, bo to jeden na jeden, nie? I ona mi mówiła, że mama mnie dobrze wychowała, że jakiś tam zaszczepiła mi jakiś tam kręgosłup moralny. Kurde, także się zaczął zastanawiać, no w sumie mama mi nic złego nie wcisnęła do głowy, nie? Wszystko, co ja złe miał, co ja tak postępował, mi się wydawało, że to jest wina środowiska, w którym ja się wychował, nie? Ja zaczął zadawać sam sobie kupa pytań. No, no kurde, z tego środowiska, z tych kibiców, z tych wszystkich. I no ja siedzę. Reszta normalnie miała tam jakieś perypetie, no ale jakoś to życie się ustatkowało. Miała te hamulce, miało ja. Ja też potem miał pretensję, że ja był jedynakiem, nie? U mnie na osiedlu, tam z naszego placu, tam wszyscy mieli jakieś rodzeństwo, to mieli pełne rodziny. Ojciec i matka, nie? I kiedy ja im zazdrościł tego. Ja się czuł wtedy od dziecka już taki gorszy, nie? Że ten tata nas tak potraktował i to właśnie miało największy wpływ na mnie, nie? Na moje poczucie takiego sensu istnienia już czegokolwiek, nie? No ale na tej terapii, że pęknął, nie? Zaczął, że się opowiadać o swoim życiu i ona go do, że wcale nie jest taki zły. I on wiedział, ja był przekonany, nie? Takie pierwsze pytanie, są, że sobie zadał. Czy jak ja bym wtedy był trzeźwy, czy ja bym zabił tego człowieka? Nie. To było w dzień urodzin od mojego ojca. Ja powinien być u niego na urodzinach, trzeźwy, a nie szlajać się tam kazić, załatwiać jakieś niby sprawy, nie? Ja bym tego nie zrobił. Masz w sobie żal za to, co się wtedy stało? Pamiętam o tym cały czas, wiem, że tam obnie żyje. Słyszał, że czasem opinię, że Bóg do każdego ma swój plan. Ja nie wierzę, że boski plan był taki, że ja mógł kogoś zabić, żeby teraz być fajnie, nie? Albo wyjść na prosto. Nie wierzę w takie rzeczy. No dzisiaj żałuję, to jest jedyną rzecz, jaką żałuję w swoim życiu, że ten chłop nie żyje. No bo reszta rzeczy, których zrobił lub nie zrobił, w konsekwencji no, mam dzisiaj to, co mam, nie? Że jestem tu, gdzie jestem. Wszystko to, że musiał przejść lub nie. To było niepotrzebne, kompletnie, nie? I on no, nie wiedział wtedy, że ja nie powinien pić. Ja miał pomysł, że nie da mieszać piwa z wódką, wina z wódką. Ja myślał, że to jest przyczyna tego mojej agresji, mojego zachowania chamskiego, nie? No, to leżało wcześniej. Ja myślał, że wypił jeden za dużo. Tak się stało.
No i on nie powinien tego pierwszego łapać. Nie? Ale ja nie potrafił funkcjonować bez tego. Ja nie potrafił nic załatwić. Ja nie potrafił z dziewczyną porozmawiać na trzeźwo. Ja nie potrafił w pracy być solidnym pracownikiem. Nawet nie solidnym. Normalnie wykonać to, co mam robić. Ja nie umiem takich rzeczy, nie? Żałuję, że ten człowiek inny nie żyje, nie? Miałem żal przez cały ten pobyt we więzieniu, aż do momentu, kiedy ja trafię na terapię. Ja miał żal, że w wojsku, że nie został, że kopalni, że wyrzucili mnie, że tata mnie tak nie inaczej potraktował, nie? Że wyrzucił mnie wtedy na ta klatka, nie wpuścił mnie do domu. No. Miałem żal, że Bóg mi na złość robi, że zabrał mi mama i zabrał mi komfort życia takiego beztroskiego. Miałem żal, że się urodził w Polsce, a nie gdzie indziej. Nie? Miałem żal, że kurde niczego nie umiał ukraść do porządku, żeby się ustawić na całe życie, bo to już filmów się naoglądał gangsterskich. Miałem żal do wszystkich. Nie? Bo ten moment, koniec śpania, te żale, nie potrafię w lustro nawet spojrzeć. Nie mógł grzech. Człowiek wstręt sam do siebie. To był też ten moment, kiedy mi się nie chciało żyć, nie? I może impuls, może odwaga, nie? A może jeszcze chciałem się przed śmiercią jeszcze raz i naćpać. A jak zawsze grzech zaś wciągnął coś, to ten pomysł o śmierci mi odchodził, nie? I to się pojawiało zaś i zaś i zaś. Impulsu trzeba było, nie? Zaczął grzech odpisywać, pisać te zadane prace, zastanawiać się przede wszystkim, dlaczego stało się tak, a nie inaczej, co było tego przyczyną. I wyszło, że za każdym razem, gdy coś ja zrobił źle w życiu, przyjdzie był ten alkohol, później narkotyki i taka pierwsza refleksja, nie? Że jak nie będę pić, to jest szansa, że jakoś mogę jeszcze wyjść z tego więzienia. Nie? Na tej terapii też tam trzeba było chodzić na meetingi, na spotkania i poszło, że roz na meeting drugi. Na pierwszym spotkaniu tam nie poszło tam, żeby tam... Ja nie wierzył w to, nie? Ale przyszło tam taki gościu i opowiadał o podobnych rzeczach, jak ja przeżył, nie? O których ja się we więzieniu wstydził opowiadać. I on nie opowiadał, że ja sprzedawał rzeczy z domu, że nie płacił za prąd, bo to było nie na miejscu, nie? W moim przypadku. Ale jak on to opowiadał, to mi tak serce mocno zaczął bić i... Poszło, że drugi, trzeci raz i pierwszy raz, jak zobaczył człowieka, który opowiadał, że moja historia, no praktycznie, że siedział w więzieniu po rozwodzie i że wyląc na wolność, jest 3 lata na wolności, bo zaczął tam stosować się do jakichś tam programu AA. Chodził tam. Ja nie znam takich ludzi, nie? Mi się wydawało, że nie ma możliwości wyjść z więzienia i się zmienić, nie? Ale on był do mnie takim dowodem niezbitym, że jest możliwość wyjść z więzienia, nie pić, jakoś normalnie funkcjonować, nie? Nie wracać tam więcej, żyć uczciwie. To była bliska ci historia. Bardzo blisko, gdyż ja siedział z jego wspólnikiem na celi i wiedział, co oni zrobili, że oni tam chłopa podpolili, żeby mu pieniądze zabrać, nie? Ja się też z nim utożsamiam, bo on też i kopalnia, i to takie podobne przeżycia, nie? I też grypsował do więzienia i go, no kurde, to jest możliwe. No. I ja spróbuję tak, nie? Zawsze jak mi się nie spodoba życie, no czynić, bo to się mogę wrócić później do więzienia, nie? I uwierzył, że to jest możliwe. I to był ten moment taki... Odkrycie Ameryki, eureka, uśmiech na twarzy, że ja nie jest nieudacznikiem, ja po prostu mam problem z alkoholem i z narkotykami, nie? I że jak nie będę pić i spać, że może się to jakoś poukładać wszystko, nie? Ta terapeutka z tego... Zadzwoniła do mojego taty, żeby przyjechał mnie odwiedzić tam, nie? Spotkanie takie organizowali tam na tej terapii. Tata mnie nie odwiedzał w tym więzieniu, po drugim razie. Ostatnie 6 lat w ogóle mnie nie odwiedzał. Nie chciał mnie ze mną nic do czynienia. Wysyłał mi paczki, wysyłał mi pieniądze, ale nie chciał patrzeć na moje zachowanie, nie? I on przyjechał na takie spotkanie i... I on mi go dobrze, czy jest alkoholikiem. Ja go mówię, kurde, no, Jerzy, on go do silno wola trzeba jest, żeby nie pić. Ja nie wiem, skąd mi to wtedy przyszło. Ja go mówię, co za to, ja już nie chcę na silnej woli się opierać, wola przez ta terapia, przez te różne programy. Tego się wola trzymać, nie? I to tak kiwnął, no dobra. Jeszcze wcześniej, jak dzwonił zawsze do niego, do domu, to
ta jego konkubina mi powiedziała, że on płacze, jak je dzwonia, bo on ma takie przekonanie, że je dzwonia i no zapyta się, czy on nie umarł, że przepustka chce wyrwać na jego pogrzeb. Nie? I tak się okazało, że pierwsza przepustka po 13 latach siedzenia dostał na jego pogrzeb. Nie? On był u mnie, on już źle wyglądał, chory był i nie zdążył, że mu powiedzieć do końca życia, że go kochał. Ani on mnie nie. Nie miał z nim żadnych relacji jakichś, jako ojciec, syn, jako takie służbowe. Nie? Jakże się dowiedział, był w pracy wtedy we więzieniu i łzy mi poszły, nie? Że się tak rozpłakał trochę. Jak kiedyś wcześniej już też mi łzy leciały, to udało, że mi coś do oka wpadło, wiesz. Wtedy także chcą i... Że już nie udawał, że jest dobrze, że fajnie się czuję, nie? Nie był, że jest z nim taki blisko, nie? Masz do siebie żal, że nie zdążyłeś się z nim pojednać? No. Czy żal, kurde, ja nie był w stanie wtedy, bo to już... wtedy trzeba było mieć trochę odwagi mu powiedzieć, się przyznać tam do jakichś rzeczy, nie? I ja nie umiem wtedy się powiedzieć, że tato, no kurde, ja nie chciał tak robić, ale także robił. Ja miałem żal do niego, nie? Dopiero po tym, po jego śmierci odpuścił mu to, nie? To nie jest tak łatwo wiedzieć, odpuścić komuś, a że mu to odpuścił także. No miał, też nie wiedział jak żyć, nie? A jego obwinił o to, nie? Po co się rozwiódł z mamą, po co to, po co tamto, czemu tak? No ale... Ja mogę inną odpowiedzieć za siebie, nie? I nie mam żalu do niego o to. Ja wyszłem z tego więzienia w 2011 roku. Tata umarł w 10, czyli rok później. Wystąpiła mi administracja o te warunkowe zwolnienia, gdyż już widziała, że przez 2 lata, naprawdę od czasu tej terapii, to już minęło 2 lata, zauważyli zmiany w moim postępowaniu i zobaczyli, że wypuszczenie mnie na wolność już nie będzie zagrażało innym ludziom, bo wcześniej mogłoby tak być. Nie? Pierwszy kontakt taki po wyjściu z terapii, jak terapeutka tam chciała mi coś załatwić, to wychowawca był na wszystko na nie, że morderca, że grypsuje, że to nic nie dostanę. W ogóle mógł się cieszyć, że mogę siedzieć na ośrodku, a nie zamknął mnie coś indziej. Nie? A na koniec mi wystąpił o te warunkowe. Ja też i zaczął jakieś tam różne programy terapeutyczne robić i na mityngi, że się zaczął chodzić. Zaczął, że też szkoła. Terapeutka chciała mnie wysłać, bo miał inną zawodówkę, więzienną skończoną i chciała mnie wysłać, żeby jakoś tam do liceum, żeby mnie nie chciał jechać do innego zakładu karnego w Polsce i też zaczął, że szkoła, liceum w tym więzieniu i tam to wszystko się złożyło na to, że dostał grzech warunkowy zwolnienie. To było 10 lat temu i niby wszystko, że wiedział, jak się zachować to, ale strach był taki wielki, jak się wychodził. Wychodził, że nie miał, że gdzie iść, nie? Tata nie żył już, to ostatnio taka moja deska ratunku. Miałem no, na kasie 4000, że to, co mi administracja odkładała, bo sąd tego nie odłożył. Poprosił, że takiego znajomego tam z wolności, co tam odwiedzał, żeby mnie zawiózł do banku, bo ja się bał z tymi pieniędzmi wyleć. Ja się bał konfrontacji z takim życiem już bez tych, że nikt nad mną nie czuło, nie mam strachu, że nie mogę tego. No i zawiózł mnie do banku, wpłacił pieniądze i przygarnęła mnie konkubina od niego, od ojca, nie? Ona mnie znała jedno ze słyszenia, z opowieści, ale już widziała na tym pogrzebie i później, że to nie jest ten Tomek, co kiedyś, nie? I 2 tygodnie, że u niej mieszkał, później, że wynajął mieszkanie, poszedł do pracy i zgłosił, że się jeszcze raz na terapia. Wydawało mi się, że terapia we więzieniu jest na sztuka, nie? Tak, zakład karny pobierał od państwa pieniądze i tam my tam są i... No, ale od tej pierwszej terapii już mam Jerzech czysty i nie pija i nie ćpą, nie? Jak wygląda twoje życie dzisiaj? Dzisiaj po 10 latach pobytu na wolności Jerzech czuję się szczęśliwym człowiekiem. Żona ma 2 dzieci. Wcześniej nie miał żadnych dzieci. Nie wierzył, że to jeszcze kiedykolwiek mnie spotkało takie coś. Jerzech myślał dobrym pracownikiem. Nie mam problemów żadnych z policją, ani policja ze mną, nie? Jedyne wykroczenie, jakie Jerzech popełnił chyba z 8 lat temu, to że na czerwonym świetle przejechał autem i zapłacił 500 zł i to mi się bardzo nie podobało.
staram się żyć uczciwie. Moje życie przez te 10 lat kilka razy miało takie zwroty akcji, o których ja nawet nie wiedział, że można mieć. Nie? I tak jak poznanie mojej obecnej żony. Pierwsze dziecko, drugie dziecko. Drugie dziecko, kiedy druga ciąża wyszła, to wtedy, że właśnie sytuacja wymusiła na nas jakieś, że poczynię innych zmian, nie, w życiu zawodowym. A czego najbardziej żałujesz z perspektywy lat? Właśnie ja się nad tym zastanawiam dużo i jedyne, no, co żałuję, to jest to, że ten hobby żyje. To jest takie... Reszta rzeczy to jest, można stracić, odbudować, a tu się nie da tego już zmienić, nie? Jedyną formą jeszcze zadośćuczynienia za to, co się stało, to jest przede wszystkim nie dopuścić, żeby się to powtórzyło. No i kurde, okazywać teraz pomoc innym ludziom, nie? No nie wiem jak inaczej i nie staram się nawet inaczej, no ale to jest jedyna sytuacja i rzecz, której żałuję w życiu, no. To miało wpływ na całe moje życie, nie? Od tego momentu, jak to się stało, aż do dziś, ale i do dziś hamuje mnie przed tym, żeby się na przykład napisać, nie? Ja wiem, do czego był zdolny i mnie to przerażało i przeraża cały czas, nie? Nie pijał, się boja. Normalnie taki strach mu. Nie wiem, jak się może skończyć następnym razem. Alkohol i narkotyki to jest powiązane i to jest... Reszta, że kiedyś żałował. Dopóki że nie zrozumiał i nie przyjął odpowiedzialności za to, co się stało na siebie, to że żałował, że kopalnia wyrzucili mnie, że wojsko, że dziewczyna mnie zostawiła. Różnych takich pierdół, nie? Materialnych dni, ale... Żałował, że ktoś czasem, że powinien coś zrobić, a że ich nie zrobił, nie? Na przykład był z tą mamą, także się zachował jak bydle takie z tatą. Są rzeczy, których się nie docofnę. Nie mogę iść i w powietrze powiedzieć, kocham cię. Ale ja tego nie czuł wtedy. Dzisiaj staram się moim chłopcom godać dziennie tyle razy, ile mi się zechce, kocham cię. I oni mi to samo godają. Nic więcej nie mogę zrobić. Mogę ich nauczyć, żeby takich sytuacji nie mieli w życiu. Nie? Czy w więzieniu ktoś z wyrokiem za zabójstwo jest bardziej poważany niż inny? No, nie, może nie tyle poważany, ale taki jakiś dystans mają do niego, wiesz. Ludzie takie, jak ja mogę powiedzieć za siebie, no, ja w nocy był inny, w dzień inny i ja chciał grać za takiego, że ze mną się nie zadzierą, że mi jest wszystko jedno, że nie mam uczuć, mogę go zabić lub nie. Takiego, że chciał grać, grołek takiego. Nie było to miłe, nie? Najgorsze było to, że przykładowo siedział z kimś, kto miał wyrok 2 lata, odwiedzała go rodzina, jakieś tam dzieci miały, tego nie miał, nie? To wtedy taka złość we mnie była. Czułeś się tam samotny? Tak. Im gorzej było z tymi narkotykami, tym bardziej samotny, nie? I jedyne takie oparcie i ratunek miał w tych narkotyki, gry wideo i muzyka, słuchanie muzyki, marzenia jakieś tam. Ja nie miałem marzeń takich jak teraz, żeby mieć jakieś tam mieszkanie, psa, dobry obiad zjeść. Nie miałem marzenia być złym, jeszcze bardziej, nie? Frustracja taką w sobie. No przez większość czasu, gdyby mnie wypuścili na wolność, to by naprawdę mógł jeszcze większych przestępstw za rok dokonać. Nie? Nie był gotowy. Mnie musieli izolować, bo ja nie potrafił żyć w społeczeństwie. Ja odkąd, że wyszłem z tego więzienia, to już 10 lat jest, staram się pomagać chłopakom. Ja wiem, jak mi było trudno powiedzieć, że ja nie daję rady. To jest najtrudniejsze słowo i rzecz, żeby wypowiedzieć we więzieniu. Ja się grypsował, ja się tam otaczał takimi ludźmi. Jak powiedzieć, że ja nie wiem, jak żyć? To było, naprawdę mi to było bardzo trudne, nie? Ja potrzebował, żeby ktoś mi podał jakąś tam rękę i powiedział, chodź, do rady, będzie dobrze, nie? Najważniejszym impulsem był ten człowiek, który wylos i jest na wolności i funkcjonuje normalnie, nie? I zazdrość we mnie się wzbudziła. I jak on może, to ja też chcę, nie? Spróbuję, no muszę robić to, co on zrobił. No i mi się to udało, nie? I udaję cały czas i staram się tym chłopcom pomagać. We więzieniu spotkał naprawdę przez te 17 lat kupa wartościowych chłopców, które się
no, pobłądzili, nie? Dużo przestępstw było pod wpływem alkoholu i narkotyków. Normalnie by tego nie zrobili, nie? Dużo przestępstw było dlatego zrobione. Ty, jak ja się starał zrozumieć, jak ja mogę zadośćuczynić za to, że ten człowiek nie żyje, no to rozmawiał z księdzem, z innymi ludźmi, z psychologami i ta sprawa tego człowieka zostawią na przyszłość, co mogę zrobić, żeby się to nie powtórzyło, zadbać o to, żeby nie pić i pomagać innym ludziom bezinteresownie, nie? We więzieniu, no, psychologia tam jest taka, że przez tyle lat się tam obcować z ludźmi, to poznasz ich zachowania, motywy, to i większość to są maski, udawanie kogoś innego, niż się jest, nie? Te maski są też na wolności, bo to nie jest, że to jest tylko we więzieniu, nie? Ale to są maski, nie? Bycie sobą to jest najtrudniejsza rzecz. Przede wszystkim trzeba zdefiniować, co to znaczy być sobą, nie? Ja mnie kiedyś się zapyta terapeutka, ja jej tam opowiadał, jakie to chcę mieć normalne życie, ona mi mówi, a czy, jakie jest do ciebie normalne życie? I się zastanawiał, i do mnie normalne życie to były piwnice, klatki schodowe, stadion, wino, bunkry, coś ukraść. Ja nie znam normalnego życia, nie? Czego można tobie życzyć? Wytrwałości i cierpliwości. Ja mam teraz 50 lat, mam dwójka małych chłopców i nie zawsze mi cierpliwości mam, nie? Cieszę się, to jest największa radość w moim życiu, jak wracam z roboty i oni... Nie są podziwiani. Mam fajną żonę. Wszystko mam fajne.